Ostatnio w swoich mediach społecznościowych zapytałem Was o to, czy znacie i co sądzicie o tureckich markach kosmetycznych. Część z Was nie znała żadnej, ale byli też tacy, którzy znali i chwalili specyfiki do golenia czy po goleniu, szampony oraz pomady do włosów. Szczególnie na użytek w salonie, barbershopie. Sam miałem styczność z kilkoma markami i zawsze kojarzyły mi się z niską ceną i całkiem dobrym działaniem. Dziś na warsztat wziąłem markę Immortal, która w ostatnim czasie mocno promuje swoje kosmetyki w internecie. A sprawdzać będziemy linię do pielęgnacji brody i wąsów. Zapraszam! Tureckie marki kosmetyczne mają bardzo charakterystyczny styl opakowań. Używają zazwyczaj żywych kolorów, pojemniki są duże, mają bardzo wyraźne fonty, dominuje złoto, przepych i blichtr. Nie inaczej prezentują się kosmetyki do brody od Immortal. 5 w jednym. Zapakowany jest w złoty karton z brodatym szkieletorem na froncie. W środku znajdziemy produkty ułożone zgrabnie w piankowej otoczce. Etykiety poszczególnych produktów również są złote. Ładnie błyszczą w świetle i zawierają sporo informacji dla użytkownika. Butelki i słoiczki są szklane i wykonane bardzo solidnie, a etykiety nie powinny się ścierać. Osobiście wolę bardziej minimalistyczny styl, ale nie da się ukryć, że kosmetyki Immortal rzucają się w oczy. Tureckie marki kosmetyków dla mężczyzn mają również w zwyczaju inspirować się drogimi perfumami. Linia do brody Immortal odznacza się perfumowanym zapachem, którego jednak nie potrafię do końca określić, aczkolwiek znawcy męskich zapachów na pewno znaleźliby jakiś konkretny odpowiednik. Zapach jest intensywny, męski, nieco słodki i całkiem długo utrzymuje się na brodzie. Jest tożsamy dla całej linii. Jeśli chodzi o składy kosmetyków, są one raczej dosyć standardowe. Nie są w 100% naturalne czy wegańskie, aczkolwiek posiadają kilka fajnych wyciągów czy ekstraktów. W szamponie znajdziemy aloes i prowitaminę B5. W olejku do brody olej słonecznikowy, olej sezamowy, olej z kiełków pszenicy, buzdyganek naziemny. Co ciekawe, wspiera wysoki poziom testosteronu u mężczyzn, a nawet popęd seksualny. A w serum pojawiają się też wyciąg ze skrzybu polnego, wyciąg z rumianku rzymskiego, wyciąg z żeńszenia czy szałwii. Zaczniemy od szamponu do brody. Mieści się on w szklanej butelce o pojemności 250 ml. Aplikować można go za pomocą pompki z systemem Stop Open, więc mamy pewność, że nawet w podróży nam się nie wyleje, na przykład w kosmetyczce. Produkt jest żelowy, w kolorze słomkowym. Szampon bardzo dobrze się pieni i mocno oczyszcza brodę. Po umyciu skóra jest naprawdę czysta i gładka, a broda nawet lekko matowa. Kosmetyk jest również bardzo Beard Styling Cream to ciekawa alternatywa dla typowych woskowych balsamów modelujących brodę. Produkt od Immortal mieści się w szklanej butelce o pojemności 100 ml z funkcjonalną pompką. Kremowa konsystencja ułatwia rozcieranie i aplikację na brodę. Krem jest nieco gęsty i delikatnie lepki. Po chwili zaczyna wysychać, więc kiedy nałożymy go na brodę, możemy poczuć lekkie ściąganie i chwyt produktu. Fajne jest to, że krem ten nie tłuści brody, a pozostawia ją wręcz matową. Kolejnym produktem w ofercie marki jest pomada do brody, zamknięta w szklanym słoiczku o pojemności 40 ml z zakręcanym wieczkiem. Pomada przypomina tę do włosów bardziej niż balsam do brody. W konsystencji jest gęsta i klejąca. Po nałożeniu na brodę od razu da wyczuć się chwyt produktu oraz mat, jaki pozostawia na brodzie. Pomada idealnie sprawdzi się do dłuższych brud oraz jako dyskretna alternatywa dla tłustych i obciążających brodę balsamów. Przechodzimy do olejków. Pierwszym z nich jest tak zwany Full Beard Oil. Znajduje się w szklanej buteleczce o pojemności 50 ml. Aplikacja następuje za pomocą pipety. Olejek jest gęsty i tłusty. Na brodzie pozostawia zdecydowany połysk. I tutaj wracamy do tego tureckiego blichtru, o którym mówiłem na początku. Musi być na bogato, na błyszcząco. Olej dobrze zmiękcza brodę i pozostawia ją miękką na długi czas. Na koniec serum do brody Immortal. Produkt zamknięty w niemal identyczne szkło jak w przypadku olejku. Ta sama pojemność i aplikator.
Serum ma to do siebie, że jest śliskie i szybko się wchłania. Natychmiastowo zmiękcza brodę, która robi się niewiarygodnie przyjemna w dotyku. Serum szybko się wchłania i nie pozostawia na rękach filmu. Nadaje też zauważalny połysk na brodzie. Producent twierdzi, że zapobiega również powstawaniu łupieżu na brodzie. Podsumowanie. Marka Immortal posiada całkiem obszerną gamę kosmetyków do brody. Testowany przeze mnie zestaw ma chyba wszystko, czego potrzebować może brodaty jegomość. Mamy tu dobrze oczyszczający szampon, dwa matowe produkty do stylizacji, krem i pomadę oraz dwa nabłyszczające produkty, czyli olejki, olejek i serum. Kosmetyki zapakowane są w szklane pojemniki, odznaczają się męskim zapachem, składają się z ciekawych olejków i ekstraktów, mimo że nie są w 100% naturalne. Do tego budżetowa cena. Zestaw 5 w jednym, o którym dzisiaj opowiadałem, kosztuje 159 zł. Co czyni ten zestaw i poszczególne produkty atrakcyjnymi na użytek zarówno w salonie, jak i w domowym zaciszu. Warto dodać, że linia Immortal Infuse stworzona została przez barberów. Linki do poszczególnych kosmetyków i do zestawu znajdziecie w opisie tego filmu. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcielibyście o coś zapytać, coś skomentować, zapraszam poniżej do sekcji komentarzy. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam bardzo raz jeszcze. Trzymajcie się. Cześć.